Cześć, dzisiaj po spawaniu robię tutaj ten ucho do łyżki pod szybko złącze Lenhof MS-03 rewersyjne to jest, czyli takie Simlock czy Simlock, że łyżkę można przedsiębiernie i podsiębiernie będzie montować. I teraz tak, o spawaniu trochę. Jadę migomatem na wysokim amperażu, ponad 250 amper. Łuk już jest natryskowy wtedy. Tak się tamtą stronę bawiłem trochę, bo i kroplowy próbowałem, kroplowy, no to strasznie duże odpryski idą. 14 litrów mam gaz ustawiony na minutę, posuw drutu na oko, może tu jeszcze, bo tu mi zostało tak w sumie tu kawałek i tutaj pół, tu więcej jak pół obwodu, a tutaj pół obwodu. Na jeden raz to biorę przy spawie takim natryskowym, no to jest dużo, dużo ciepła i ten, i no i idzie to. Co tam będę tłumaczył? Jak chcecie, to sobie w szukajkę popiszcie. Łuk natryskowy, spawalniczy. Albo kroplowy, albo zwarciowy. Bo zwarciowy jest przy małych prądach. Kroplowy to jest taki pośredni między zwarciowym a natryskowym. I łuk natryskowy jest przy dużych amperażach. Dużo ciepła się wydaje. Wydziela, nie wydaje. I przetop jest, iskier mało, sobie zrobiłem przyłbicę, trochę rozjaśniłem, bo nie za bardzo tutaj widzę. Tamtą stronę mam na gotowo. Obspawam to, powiesimy na szybko złącze, czy to się tutaj będzie trzymać jeszcze, czy nie ten. Przy takich dużych prądach ten uchwyt no już bokami robi. Musiał, ale póki to działa, no to działa, no to przyjdzie czas na wymianę, no to większy tutaj będę musiał do tego. Jedziemy. Sobie ustawiałem gaz jeszcze, bo tutaj tak na dworze robię, trochę zawiewa, niby spokojnie, ale nie wiem tu jak to będzie widać. Dobra, tu kawałek pojadę tak pośrednio, czyli tym łukiem kroplowym. Zobaczymy, czy to na kamerze będzie coś widać. Kawałek i później wrócę sobie do tego natryskowego. Może mniej drutu trochę jeszcze.
tylko całkiem. Szczotkę druciana, nie mam tu szczotki. Spoina szeroka. Dobra, kamerę w rękę wezmę. Ale tutaj to nie ma być estetyczne, to ma być głównie mocne połączenie. Bolec, czekajcie, bo to kurde palcem nie będę przez tego dotykać. Sworzeń 50 to tak jak widzicie przekolorowany po całości. Znaczy tak jak spawałem, no środek niedogrzany, no ale wiecie jak tutaj z 15-20 mm jest. O, takie widzicie, nie wiem czy to na kamerze będzie widać przekolorowane. No to będzie dobrze. Zastanawiam się czy tego wieszaka do łyżki elektrodą nie spawać, bo jednak MMA jest najmocniejszą spoiną, że to jeszcze się zastanowię, chociaż to wiecie, no to też nie działają na to siły, to jest mała koparka przecież, nie ten. Tu też takie miejscami parchate, bo wiecie, no ta blacha, los mnie coś swędzi. Ta blacha jest stara, za mocno i tutaj nie szlifowałem przecież, żeby to jakieś zanieczyszczenia z tego mi tutaj powykwitały. Ale to nie ma prawa się gdzieś tutaj urwać, ta spoina. Blacha 16. Zobaczcie jak jest przegrzana od tej strony. Cała jest przekolorowana, że to, a to w rękę jeszcze parzy. Tą stronę to mówię, tutaj to się bawiłem z tymi spoinami, bo ale generalnie też na raz jechałem, dlatego tak co kawałek widzicie są takie, bo każdy takie ten start stop, no to innym prądem, innym posuwem jechałem, no ale będzie dobrze. Dobra, na koparkę to trzeba wrzucić, widać tam coś. Dobra, ja sobie to wyżej wezmę, nie będę tak na garbatego, chociaż nie wiem czy w rękach to takie gorące utrzymam teraz. Wczoraj jeszcze otwory w tych blachach wierciłem tym takim wiertłem dwustopniowym na frezarce. Idzie to jak burza. Nagrałem tam trochę, ale jeszcze nawet na kamerze nie patrzyłem, czy to. Czekajcie, dobra, w rękawicach sobie wezmę.
Jeszcze nawet nie patrzyłem, czy to coś z tego wyszło. Znaczy tak, zacząłem z przytupem, bo tam płytki są mniejsza średnica i później większa jest Fi50. I tu są mniejsze płytki trójkątne, tu są większe płytki trójkątne. No i to sobie w domu tam, jak miałem tą głowiczkę, bo bez płytek kupiłem, czy wiertło, nie wiem jak to tam nazwać fachowo. No i u góry płytki to miałem kluczyk Torxa, a na dole miałem, tam jest Torx 8 przychodzi do tych śrubek małych, śrubki 2 czy 2,5 mm chyba. No ale nie miałem 8 Torxa, no to tak wiecie, no tak palcem dokręciłem i to tam chyba z 2 tygodnie albo i dłużej leżało. Tu na maszynę wsadziłem. No i niestety płytki poleciały. Znaczy wszystkie 3 płytki znalazłem w całości we wiórach i 2 śrubki znalazłem. Ale to odpadło. Dobra, czekajcie. To musi być tak w ten sposób. O, to jeszcze czuć, że ciepło. Dobra. Tak będzie, tu się zapnę. I też to sobie zrobiłem na oko, tak szerzej z 2-3 mm na stronę, bo tą łyżkę 40, co pierwszą robiłem, no to tak na styk i teraz ja mówię, no strasznie ciężko się wpasować, jak lekko krzywo gdzieś łyżka stoi czy co, tu jest za wąsko, no nie będę tego przespawywać, tu mam trochę tego. Dobra, tak jak teraz to jest podsiębiernie, bo tu przyjdzie łyżka tak i tu będzie lemierz. A jak to? Będę jak to smali. A nie, czekajcie, tak. Źle. O. A tak to łyżka będzie w tą stronę przedsiębiernie. Kurde, to gorąco musi stygnąć. Się tu wypierdzielę. Jeszcze tak wracając do YouTube'a, to wiecie, działa mi byle jak ciągle. O, tu mam, widzicie, teraz trochę taką szczelinę i tu są te zamki, wychodzą, no nie będę zakręcać, bo to na ziemię położę i ostygnie, popróbuję. Znaczy to muszę jeszcze oszlifować, chociaż się zastanawiam, czy tutaj to szlifować. Skoro ja będę mi szerszy rozstaw miał, no to dla estetyki, no to szkoda tutaj czasu i tyle syfu robić. Oszlifuję tylko sobie do czystego, żeby miał do spawania. I zobaczymy. A i też jeszcze ten, o tym frezowaniu, to widzicie, mi się przypomniało teraz. Tak popierdzieliłem te, zaraz pokażę na frezarce. Miałem, o widzicie, to jest takie coś, tu nie wiem ile jest, 20 kilka, a tutaj jest 50, takie o. No i tak, przy tym pierwszym otworze miałem tak, na A 120, na B 710, ale że ja od tej strony tu patrzyłem, no to mówię, albo 90 będzie i nie wiem dlaczego, mówię, to na B będzie 112, a ciągle miałem to tak, nie? No i sru, tu wajchę na B. Zapierdala, jak nie wiem, to tu kurde wszystko drży. Aż mówię, dziwne, że te płytki się nie po tego pourywały. No ale z chłodziwem szło, tylko że jechałem na 710 obroty, nie? A później dopiero olśnienie. I że to kurde, tak trzeba patrzeć, a nie tak. Ja mówię, patrzyłem tak od tej strony tutaj od stołu. No to mówię, a 90, no to wezmę na B, przerzucę, będę miał 112 obroty, nie? No ale to już
Mówię, tak zapieprzać zaczęło. Tu mam, o widzicie, całe wióry, znaczy i madła jeszcze nie odkręcałem, ale wczoraj całe wióry tu zebrałem. I tu znalazłem te trzy płytki i dwie śrubki. Takie te malutkie płytki, one są chyba, nie wiem, 11 bok mają. Aha, później jedną mi tak urwałem chyba, bo no o, bo jak przykręcałem, no to wiecie, nie wyczyściłem i coś tam pod płytką było w tym gnieździe, dokręcałem bzdręk i pękła przy przykręcaniu. Sobie automaty kupiłem, bezpieczniki. Raz wciśnięte i już ni hu hu, wydostać go jakieś kurwa mać, to nic porządnego teraz nie ma. Ale tutaj mam z powrotem te stare, chyba, czy nie wszystkie, nie, to jeszcze muszę. Aha, to dwa tu mam zostawione, ale to z powrotem przełożę na takie zwykłe, te ceramiczne, bo to, to mówię, o, cicho, ten działa, ten też działa. A tamtego w ręce cyknąłem i mówię, kurde, no już nie wywala. Chłodziwo podłączyłem, tutaj pompka, pompka jest z tym, z pracującym wrzecionem. Rurę mam na razie tak tutaj tędy, że nawet jak gdzieś tutaj, o, do wrzeciona. Nasza ona też taka jest, wiecie co, grubaśna, pancerna, że z biegiem czasu się zaczyna odprostowywać. No to strasznie taki sztywny knot taki, ale generalnie idzie nad tym ekranem, nad tą osłoną, że jakby tutaj stół miał jeździć, no to tak, o, tu by leciało. Tylko że leje się, wiecie, no i madło jest takie, że bez tego nie ma tych rowków ociekowych. No i na, później ten drugi otwór to sobie tu szufelkę tak trzymałem, bo tędy leciało, tu wszędzie, to jeszcze tutaj mokre, ale to nie sprzątałem jej. O. I madło by trzeba takie z tym, wiecie, z takim korytkiem w kółko. Coś takiego jak, Rafał, ty kupiłeś sobie do tej swojej frezarki wewora takiego, bym musiał patrzeć, ale to wiecie, przyjdzie czas, będzie i madło. Dobra, ściągnę to na ten, na łyżkę tu postawię, bo to jeszcze do wieczora. Może do wieczora jeszcze czekajcie, tak, bo nie chcę się ręcznie tej łyżki tutaj szarpać. Do wieczora może jeszcze bym to obspawał, bo to skarpówka jest mi bardzo potrzebna nawet. Jeszcze też tak patrzę, bo może tu z geometrią mi będzie tak pasować, bo wiecie, ta łyżka jest taka trochę skręcona, ale ona tu jest pęknięta. Nie ma tego ucha wspawanego, że jak ja bym się zaparł tutaj łyżką na równym betonie, o ten, łyżkę wsadził pod lemierz, docisnął na równo do betonu, i wtedy tym, tym bym się szybko złączył, ale to nawet kurde dobrze pasuje. Elegancko będzie. Już mi się podoba. Teraz tylko jeszcze, wiecie, no prawo, lewo trzeba, żeby to idealnie na środku złapać. Ale coś, coś takiego. Tu mam pofazowane z jednej, z drugiej. Tu by trzeba chyba to szlifować, bo zaparchate takie, żeby do tego spawać. Czekajcie, żebym tutaj się w głowę nie trzasnął. No i tutaj wszędzie leży. Tutaj najwyżej, ale to nawet nie będę to, co tam jak jest 3-4 mm szparka, to też będzie można połapać. Dobra, koparkę tutaj podwinę i no i chyba tyle, idę jakąś herbatę wypić, bo nie chcę mi się tutaj, kurczę, chociaż widzicie, no zaczynałem spawać to biało, a teraz to, no coś tam jeszcze
tuja się rusza i... Aha! Teraz tak. Patrzcie, tu mam takie chyba nasiona od tuji się wysypały. No i tego multum leży, no dzisiaj tu powiało, ale tak to. Tu są... Tu... Tutaj całe takie, mówię, kurde, pod tym przy kablu. I tak myślę, tu, o tu ile tego. I tak myślę zrobić te jakieś skrzynki. Muszę poszukać takie, żeby to wysiać. Może by urosły. One tutaj takie kurczę zdrowo rosną. Że... Ja nie wiem ile one lat mają, no ale to nie jest znowu tam, że 20 czy 30 lat, bo tyle to one na pewno nie mają. I może by coś z tego urosło. Dobra, tyle chyba w temacie. Aha, jeszcze z ogłoszeń parafialnych, no to HL-kę chcę sprzedać. Przyczepę. Stoi bez przydziału. I to może ktoś się skusi. A jak sprzedam, no to kto wie. Pewnie mnie będzie męczyć, żeby coś znowu jakiegoś klunkra kupić, ale zobaczymy. Dobra, tyle chyba, bo to co tu będę więcej wam opowiadać. Zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie wstawianie tego filmu, bo to światłowód jest, śmiga tu kurde faktycznie, o czekolada mi się skończyła, widzicie? I to taka niby większa jakaś XXL, a nie ma. I zobaczymy jak to ładowanie filmu dzisiaj pójdzie. Łuparkę będę przerabiać na ten, na rozdzielacz. Jest taki ten z zatrzaskiem, taki do łuparki. Tu gdzieś będzie zamocowany, że będzie, wiecie, i dźwignia do łupania, i dźwignia do piły, bo nowy taki rozdzielacz to kosztuje mniej więcej tyle samo, co taki ten heli, ten stycznik czy przekaźnik. Gdzieś tam syn znalazł na eBayu. Tylko nie wiem, czy to nowe, czy nowe, chyba 140, 150 czy 170 dolarów. To ja mówię, za tyle to po prostu ten rozdzielacz będzie zdjęty, bo to jest do tłoka, do tego, a ten zostanie tutaj, bo to jest tylko tutaj impuls dawany przez włącznik, tak na tym, do napędu tutaj hydromotoru, czy tam pompki od tego, od napędu prowadnicy, że to zostanie, a to będzie wyprute. Może zaadaptuję do koparki, bo to jak sterowanie tu zrobię, wiecie, no aby sygnał, bo to jest dobre. Się knoci na tym, bo tu już to było kiedyś robione, tam parę lat temu jakiś film z tego pewnie był, ale to się nie nadaje. Tym bardziej, że mówię, te cewki mają taką charakterystykę, że długo łuk ciągną, te krańcówki kupuję, no teraz widzicie, nakupiłem, to już nie będą potrzebne, ale gdzieś tam do czegoś się może przydadzą. I one też co chwilę w dupę dostawały, znaczy nie, że codziennie do wymiany, no ale kurde, trzeba było się tego zawsze mordować z tą elektryką tutaj, z tym sterowaniem. Ej, co więcej? Chyba nic. Dobra, idę do domu. Na razie, cześć.